na imię Patryk i chciałbym wam dzisiaj pokazać jezioro, na którym zamierzam troszkę dzisiaj połapać. Mam nadzieję, że będzie się wam widełko podobało. Jest to moje pierwsze widełko zmotywowane różnymi filmami na YouTube, czy to niemieckimi, czy polskimi. Jest bardzo wiele fajnych polskich, ostatnio się pojawiło. Chciałem wam pokazać, jak to u mnie wygląda. To jest zbiornik, na którym dzisiaj jesteśmy. Powstał, gdy w 96 roku była powódź. Stąd budowany piasek. Jest to zbiornik dziki. Nikt tu ryby nie wpuszcza. Ryba się sama rozmnaża. Tutaj są moje wędki. Już zarzucone. Na kuleczki oczywiście własnej roboty. W trzech różnych kierunkach, gdzie mamy poniedziałek. Bardzo fajnie, ciepło. Zobaczymy, co będzie. Jak coś będzie się działo, to dam wam znać. To na razie. Ja mówiłem sobie po raz pierwszy o tym zbiorniku. Co prawda ryby jeszcze nie złapałem, ale spacerując do kustawu zauważyłem, proszę, 3-4 karpie, może niewielkie, ale myślę około 5-6 kilo, leżą sobie w słonku i wygrzewają się. Niestety, jak widać, właśnie tutaj ta roślinność nie pozwala na to, żeby tam łapać. Nie mam sobą spławikówki ani sprzętu, żeby zrobić spławikówkę. Bo bym spróbował je sam jakoś złapać. Ale dobrze wiedzieć, że tu bynajmniej karpie są. Także będziemy widzieć, co się działo. Karpie są, to jest najważniejsze. Zobaczymy. Witam. Właśnie udało mi się złapać pierwszego karpia na tym zbiorniku. Jest to ładny lustrzeń, 8 kilo. Walka była super, bo wpadł mi w roślinki w wodzie, co nie było wcale takie łatwe, żeby go stamtąd wyciągnąć. A teraz się jeszcze ładnie broni przed... Proszę, oto ta rybka. Prześliczny karpik. Zaraz go będziemy z powrotem puszczać do wody. Wziąłem na kulkę własnej roboty. Zmieszanej konopia, kukurydza i inne ziarna. Bardzo piękna ryba. Nie chcę jej dłużej męczyć. I wpuszczamy ją do wody. Oto ona. Prześliczny lustrzeń. Bardzo ładny. A teraz do wody wpuszczamy. Dzisiejsze wędkowanie dobiega końca. Mamy godzinę 14 mniej więcej. Zbieramy się powoli do domu. Pakuję swoje rzeczy. Można powiedzieć, że była udana sesja. Jednego karpia złapałem. Mam nadzieję, że następnym razem też będziecie patrzeć na moje filmiki. I do następnego razu. Na razie.